Szanowni Państwo, dzisiaj opowiemy o możliwości rejestracji imienia i nazwiska w charakterze znaku towarowego. Należy wskazać, że za każdym razem, kiedy rejestrujemy znak towarowy, urząd ze względu na spełnienie negatywnych przesłanek może odmówić takiej rejestracji. Wśród takich przesłanek w szczególności należy zwrócić uwagę na, na przesłankę taką, jak to, że dany znak towarowy, dane oznaczenie Wskazuje na cechy, na jakość danego towaru czy danej usługi, jak również to, że dany znak towarowy nie nadaje się do odróżniania towarów czy usług, na rzecz których ma być zastrzeżony, tak jak chociażby w przypadku, kiedy chcielibyśmy zarejestrować słowo chleb na rzecz usług piekarniczych. Należy wskazać, że również w przypadku rejestracji imienia i nazwiska, bądź samego imienia czy samego nazwiska. Muszą być spełnione określone przesłanki, oraz nie mogą wystąpić te chociażby te wskazane przesłanki negatywne. W przypadku imienia czy nazwiska tak naprawdę ciężko mówić o tym, żeby spełniało któreś ze wskazanych przesłanek negatywnych, ponieważ imię czy nazwisko nie informuje o jakości, o charakterze danych towarów czy danych usług, jak też właściwie nigdy nie będzie wskazywało na jakby treść tych świadczonych towarów czy usług. Należy wskazać, że nawet Proste nazwiska powszechnie występujące mogą zostać zastrzeżone jako znak towarowy. Co najwyżej będą miały nieco mniejszą zdolność odróżniającą niż nazwiska bardziej skomplikowane czy rzadziej występujące. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku, kiedy rejestrujemy dany znak towarowy, również podmioty, które uprzednio zastrzegły inne znaki towarowe na danym terytorium, mogą zgłosić sprzeciw wobec naszej rejestracji, jeżeli uważają, że dochodzi tutaj do kolizji. Pomiędzy jednym a drugim znakiem nie inaczej jest w przypadku znaków towarowych obejmujących imię czy nazwisko. W orzecznictwie sodowym czy właściwych urzędów wypracowano pewne normy, pewne reguły, jakie obowiązują w przypadku kolizji znaków, które obejmują imię czy nazwisko. Można chociażby wskazać na to, że to nazwisko będzie posiadało większą zdolność odróżniającą to z nazwiskiem. Generalnie odbiorcy będą bardziej kojarzyć znak, dany znak towarowy. Można chociażby wskazać na wyrok w sprawie Anna versus Anna de Altun, gdzie to w przypadku tego późniejszego znaku, który zawiera nazwisko, nie doszło do naruszenia znaku wcześniejszego. Chociażby tutaj urząd wskazał, że jednak wtedy, kiedy pojawia się nazwisko, Tutaj odbiorcy będą postrzegali dany znak jako odnoszący się do konkretnej osoby, a nie tak jak w przypadku samego imienia, ogólnie, ogólnie właśnie do, do takiego imienia. Należy wskazać jednak, że od tej zasady występują pewne wyjątki, chociażby widać to w wyroku Amanda versus Amanda Smith, gdzie w przypadku nazwiska Smith, który jest powszechnie występującym w krajach, gdzie obowiązuje język angielski, jest ono właśnie nazwiskiem bardzo często spotykanym, w przeciwieństwie do imienia Amanda, który występuje raczej rzadko. Więc w tym przypadku doszło do naruszenia znaku Amanda poprzez ten późniejszy znak Amanda Smith, mając na, na uwadze to, że to jednak to imię Amanda jest bardziej charakterystyczne. Należy wskazać też, oczywiście, że jednak w, w tej podstawowej zasadzie, w przypadku większości. W większości takich spraw, no, jeżeli to nazwiska będą się pokrywać, a imiona będą się różnić, no to jednak do tego naruszenia dojdzie. Podsumowując, należy wskazać, że imiona czy nazwiska bądź imiona i nazwiska łącznie mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe praktycznie w każdym przypadku. Należy jednak pamiętać, że może tutaj dojść do, dojść do kolizji ze znakiem zarejestrowanym uprzednio. Dziękuję.